Siemaneczko, z tej strony jestem, kolejny odcinek z Rimworda. Lecę na bieżąco, jeden po drugim. Dobra, to są te nowe, takie, jakie. Polecimy. Tu pułapki chcę stawiać, bo tutaj nie ma w ogóle. Muszą być jakieś. Tak być nie może. Że nie ma. Sobie pobudujemy trochę. Dzisiaj pułapek. O. Deszcz pada, nie fajna pogoda w naszej giereczce dzisiaj. Ja lubię jak pada, gorzej jak jest burza, nie? Ale jak pada to jest git. W sensie nie w Rimworldzie, mówię teraz o życiu prawdziwym. No. Napiszcie, jaką wolicie porę roku. Zimę czy lato? Chyba, że ktoś woli jesień albo wiosnę. To napiszcie. Nie przejmujcie się, nie krępujcie się. Źle postawiłem, dobra. No, napiszcie, jestem ciekawy, ile osób woli jaką porę roku, nie? Interesująca myśl. Co się stało? Okej, okay. Jakieś tam rzeczy, dobra, za co? Za zbroję do psychę? Chyba wolę to na dole, nie? No. Zdecydowanie wolę to drugie, w sensie. Ale co trzeba zrobić? 15 promieńców. 15. Nie no, nie ma opcji, nie chcę się. Trochę był kryzys jedzeniowy tutaj, akurat niestety, ale udało się go zażegnać. Co się dzieje? Oni podcinają kurczaki? Będzie pewnie, to już moment pewnie na te. Na żarełko, nie? Dobra, myślę, że do tej lampy się zbuduję, ta lampa jest tu świeci, nie wiem po co, ale niech jest. Tak mi się spodobała. Piększe od świata ich. Dobra, o, dzień wrócił, fajnie, bo zaćmienie chyba było, dlatego tak szybko stało słońce, światło. O, tutaj w ogóle srebro co leży po takim handlu. Oj tak. Całkiem spoko handlu, w sensie, no, mało zarobiliśmy na nim, ale przynajmniej fajne rzeczy, nie? Jak chcecie zobaczyć, wbijcie na poprzedni odcinek. Szybka reklama poszła. Nic innego w swoim życiu nie mam do reklamowania, więc oprócz swojego kanału i odcinku, więc no, więc mogę sobie zareklamować na własnym filmie. No tutaj tak zostawię koło niego, to jest, żeby nie wpadł mi tutaj w pułapkę, do tego tak zostawiam. Nie stawiam totalnie obok niego, nie? Tutaj sobie zostawię wolne, bo nie wiadomo, czy nie wejdą przypadkiem chłopeczki, nie? Tego byśmy nie chcieli, więc... Jedrona mi zostało 7400, ale to luźno. Dobra, myślę, że to będzie ostatnie jakieś pułapki. Będzie git. W sumie ja tak z bliska buduję te pułapki, ciekawe jak to z daleka wygląda. No nawet git, dobra. Myślałem, że jakoś taka super ilość, a tu jeszcze trzeba w sumie trochę coś postawić. Dobra. Myślę, że teraz to będzie git. No to nie ma sensu jakoś pułapki. O, bez sensu. Dobra. No mi się to podoba, nie? Teraz to tu jest bezpiecznie. W sensie no, w sumie można coś w prawo pociągnąć. No, taki sobie wyrównać fajnie, taki wiecie. Strzałeczka, nie wiem. Dobra. To według mnie jest ważne też pułapkę ogarnąć. Tutaj no. A tu mi ktoś stanie, to będzie przypał. Więc trzeba tutaj przy brzegu według mnie też. Co nam przyszło za powiadomienko? Co to jest? Co to tam? Inspiracji czego? A, coś tam o więzieniu chyba, nie wiem, nie przeczytałem do końca sobie. W sumie wywalone w tej inspiracji. Ty, jaka tak? Skała jest taka równa, nie? Jak w Minecrafcie by ktoś się... Tu była stal na pewno i tu też. Kiedyś to było z osoby stali na powierzchni, teraz to trzeba kopać w głębinach. Dobra, w ogóle bym się skończyło tam stal, nie? No właśnie, to trzeba by było to przenieść. Myślę, że... Tutaj... No lepiej tego nie postawię, nie?
A ja klikam switch kopię, zamontuj na A. Tam kopii nie będę robić. No więcej tutaj nie wykopię, a nie chcę się tam wkopywać chyba. Chociaż dobra, w sumie będę mógł się wkopać trochę. No tutaj mi się nie chce tych pułapek usuwać, ale dobra. Stal wykop. Ale to się też niedługo też będzie kończyć się. Ale tam można ten kabel usunąć, chociaż w sumie po co? Nie potrzebuję tego kabla. Niech to jest. Bez kitu. Kabel donikąd. No w sensie tu jest ten kabel i tak, nie? Więc się przyda. Spoko. No, dzisiaj taki luźniejszy odcinek chyba niż wczoraj, bo... Bardziej niż wczoraj, bo dzisiaj nie ma żadnych karawan i tak dalej, nie? Tylko sobie obudowywujemy wioskę, bardziej bezpiecznie robimy wioskę, no. Bazę, dom, nie wiem, japę. To jest... Tak nazwaliśmy kolonię japa, nie? Nie, to jest zadupia, a japa to jest nasza frakcja chyba. Nie wiem, w sumie. Nie wiem, tak sobie połączę to. Śmiesznie. Czemu nie? Spoko, Antony. Zajebiście. Serio. Dobra. No mi się to podoba, nie? No serio. Jest git. Tu by można było też tak połączyć, nie? Czemu nie? W sumie. Bez kitu. No. A niech robią, tkaninę mam, to czemu nie? Mogę się tak fajnie obudować, nie? Połączyć sobie. Czemu nie? Chilluwa po prostu, nie? Dzisiaj akurat. Chillera. Tu mi się nie chce, nie mam pomysłu. Dobra. Bo te wieżyczki tak jedna za drugą bardziej stoją niż obok siebie. Więc no. Mają pracę, mają co. I nas jest 11, tak jakoś dużo wygląda. Ostatnio połowa była na karawanie i byli tak oddzieleni. Fajnie też wyglądają uzbrojeni tacy, nie? Spoko. Spoko, naprawdę. Czekam na produkcję dywanów. Dywan będę sobie gdzieś postawił. Co ty masz za potrzeby? Zdrowie w sumie, no. Blizna na zadrapania przybite. Okej, prawa noga trochę słabo z ruchem. Ale jest git. Jeszcze jest git. A potrzeby to jest git, tylko czasami coś tu wypada, ej. Nie wiem co. Chyba w mroku, nie wiem. Ile jeszcze drewna mam? 4... Gdzie to jest? 4600. No zaczynaliśmy ten odcinek, to było chyba 10 koła tam ponad grubo, więc... Trochę zeszło tego drewna. Ale luz. Trochę też musieli wyciąć, bo w niektórych miejscach, tak jak tutaj jeżyny były, nie? To na tej pułapce to musieli wyciąć jeżyny, żeby ją postawić. Tak samo parę drzew też wycięli, nie? Na przykład tu wycina, więc git tam, nie? Jakoś to się trochę zwraca. Jak się tak na drzewo postawi, nie? Pułapka akurat, no. Więc luzik. Jak tam... O, mogę sobie na przykład zebrać ta. Why not? Tutaj zbierają coś? No niby zbierają. Dopuść się, spoko. Ile mamy tej tkaniny wtedy? 4260 stali, 539 super stali, 4000 drewna, 1400 uranu, 44 jadeitu, 2900 tkaniny, jakieś inne materiały, trochę kamienia, mięso, posiłki, na jedzenie nie narzekam, 6300 srebra, serum wskrzeszające. Serum leczące, a nie wskrzeszę, a w sumie... Weź mi info, zapodaj o tym. Jednorazowa super dawka mechanitów i regenerujący organizm w krótkim czasie. Mechanity automatycznie namierzają i leczą obecnie najpoważniejsze schorzenia. O, działa na każdym schorzeniu, nawet na tych nieuleczalnych. Mechanity mogą nawet kreować tkankę organiczną. Formują nowe organy lub kończyny, jeśli zajdzie taka potrzeba. Okej. A ja zawsze myślałem, że to jest wskrzeszające i one w razie czego jeszcze może kogoś wskrzesić, a to się okazuje, że nie. W ogóle jakie pustki w tym magazynie, on był jako pierwszy, nie?
Teraz jest praktycznie pusty, do tych zaczęli kłaść, bo ten był zajęty cały czas. Tutaj sobie zaczęli coraz więcej kłaść, ten był pusty kiedyś, też w ogóle ten był pusty, jak my go kładliśmy, nie? Ja w sumie ten był od razu pełny, bo nie mieliśmy miejsca, dlatego zbudowaliśmy ten, bo tu nie było miejsca. I od razu go zapełnili. Potem ten tutaj był super pusty, w ogóle nic. Nie zastanawiałem, po co ja w ogóle go budowałem. A teraz to nagle znowu rozpierdzie, tu jest pełno, a tutaj sprzedaliśmy i ten stary i znowu jest pusto. I tak to się toczy. W ogóle, patrzcie, ile jest tej niebieskiego futra. To jest chyba z Mufalo, ile się nie mylę. Chociaż to jest wełna Mufala, dobra, to nie wiem. Ale dużo tego strasznie jest. A chyba to jest to i to jest chyba z Mufalo. Niebieska. Ta wełna Mufalo i niebieskie futro jest z tego i tego. Tylko że to jest zebrane przez cały czas bycia w tej kolonii, nie? Może tam po drodze coś tam sprzedałem, raczej głównie tkanina. Patrzcie, jak na tkaninę, jakie ilości chore się robią. Już 3300, nie? Jednak takie pole tkaniny dużo jest lepsze, tak samo ryżu. Robicie takie pole ryżu i starcie wam na spokojnie tak do, myślę, że tak do gdzieś tak 17 kolonistów, max 20, nie? Może nawet więcej, kto wie. Nie, zależy jakie warunki też, nie? Czy trzeba dokarmić zwierzęta i tak dalej. No, zajebiste są takie pola. Pole to jest to. A tu fajnie sięgają. Ten to jest najdalszy punkt wybrał, nie? Kabel niesamowity. Sięga. Spoko. Mistrzowska rzeźba. Nice. All installed. Albo no dobra, niech już będzie. Zamontuj. Niech mają mistrzowską, a co mi tam. Kiedy ta produkcja dywanów, co? Ja bym chciał sobie zrobić jakiś dywan. Ciekawe, to są kolorki. Pastelowe, niebieskie. Zielony. Aha. Zajebała mi wieżyczkę. Jeszcze się pali ta wieżyczka. Ktoś tu przyjdzie gasić. A Miszka idzie. Dobra, bo ta wieżyczka to... Ona się tylko wieżyczce zagenerowała. Fajnie, że mi pioruny zaczęły napierdalać. No ja pierdolę. Chociaż tą wieżyczkę zgaśno. Dzięki, naprawdę 110, a pali się dalej. Rośnie. Tutaj płot się jara, ja pierdolę. Elektryka. A, to nie ma sensu tego płotu łapać. Wszystkie pułapki się spaliły, nie? Fajnie. No super. Burza z piorunami, a nie ma deszczu. No to ciekawe, jak burza z jakby była po prostu burza bez deszczu, co to by było? XD. Kabel popalony, tu wieżyczka pęknie. O, pewnie. Super, to są takie straty, że aż mi się chce wczytać, ale tego nie zrobię. Kolejnie pomieścimy się znowu, chociaż tyle, nie? Chociaż tyle, że się nie załamną, bo tu rad już naprawdę wymięka, nie wiem o co chodzi. O, no widzisz. Kozak, nie? Co w ogóle chce się podłączyć do tego XD? Nawet nie wiem jak to połączyć, nie? Super. Cud, że to się nie spaliło. Ale no, zobaczcie ile tu było roboty, nie? Cały odcinek w sumie to budowali. Cały odcinek to budowali. 6000 drewna to poszło, nie? 6000. Nagle pyk. Pioruny się tu. Ja mam wrażenie, że tak to specjalnie robi. W sensie, no jest coś takie, że mam losowy ten, że losowe totalnie rzeczy mogą się dziać u mnie na świecie. No teraz dopiero deszcz pada, nie? Że totalnie losówka może się dziać, nie? Wiecie co chodzi, że mam po prostu ustawiony taki generator świata, o. Taki generator świata, że wszystko się może dziać po prostu, nie? Nie wiem. W losowych momentach, nie? Bo normalnie się gra na generatorze takim świata, że... no, że na przykład... Kurczę, jak to powiedzieć...
że może ten, jak się nazywa, kuźwa. No, że wiecie, zależy jaki tam macie postęp gry, to takich dostacie przeciwników, nie? A ja mogę nagle dostać, nie wiem, pierwsze lądowanie, mimo że wylądować mechanoid, nie? Jelo, i mnie rozwalić. To jest taki totalny rozpizdziet, nie? Losowo, nie? No i te pioruny to też jest takie losowe, totalnie zdarzenie, nie? Wiadomo. No ale akurat ten piorun, to... Okej, okay, to jest losowe, co się stanie, ale ja mam wrażenie, że ten piorun specjalnie tu uderzył, nie? Że to jest tak zaprogramowane. Tak szczerze, nie? Tak uważam, że to jest zaprogramowane do tego akurat. No fajnie, że... Fajnie! Co ty gadasz? Ja mogę... Dobra. Okej. Okay. Wypadek, gdzie? A kim ty jesteś? Z żadnej frakcji nie jesteś, a? Najebiście. Kim ty kuźwa jesteś? Ty jesteś jakaś relacja? Nie, taki jesteś Leo, jo? Tylko Leo. Sorry, nie. Ale nie zagrasz tym za bardzo, nie? Nie chce mi się po prostu. Albo dobra. Ale w sumie kurde. Bo ja nie chcę, żeby on sobie tak umarł po prostu, nie? Z jednej strony. Ale z drugiej strony nie chcę kolonisty, bo on się pewnie to jest na problem co kiedyś. Że on się... jak to się nazywa? On będzie chciał się do nas prowadzić pewnie, nie? No i to mi się nie podoba już. A po co mi on? Naprawdę nie wiem. No, więc słabo. Rad dostał czegoś, widzę. Nie wiem czego. Podarte ubrania razy 5. No to sobie kurde uszyjcie, nie wiem. Tak szczerze bez kitu, czemu sobie nie uszyjecie? Gdzieś mam polecenia, żeby sobie uszyć. Nie czaję. No dobra, no. Super. Kozacko po prostu wyszło, nie? Co sądzicie o dzisiejszym całym odcinku zmarnowanym na budowę tego? Jeszcze jesteśmy wieżyczkę do tyłu, nie? Wow. Po prostu genialne. Masakra, po prostu załamałem się po tym. Po tym mnie wkurzyło po prostu. Dobra, on już zginął, nie? Ten Leo. Chyba tak. A nie, tu leży. Weź go uratuj, no. Albo chuj, weź go uwień. Bo jak go uwięzę, to nie będę musiał przecież go do frakcji brać, nie? Uratuję mu życie i go sobie nie chce idzie w świat, nie? Ja tam mam wyjebana typa. Skito. O, tu idzie kawa, dobra. No. On ma ruch 0%, aha. Ciekawe, dlaczego w sumie. Nie powinien. Nie wiem. No spoko, mi będą zwierzęta uciekać przez nas, bo nie zrobią tego teraz, nie? Będą łapać zwierzęta cały dzień, zamiast... to jest zajebisty pomysł na pracę, nie? Najpierw łapmy zwierzęta, potem zróbmy płot. No, genialna sprawa, nie? Jest to genialna. Łapki robi zamiast płotnie. Ja pierdolę. O! No i to mi się podobało, naprawdę. Masz plusa u mnie, gościu. Ogromnego. Dobra, wszyscy śpią. Mam nadzieję, że zwierzęta też pójdą spać. Co, ty jesteś mój? Ty jesteś mój. O. Szkoda. Że jesteś poza zagrodą. Której w sumie nie mam obecnie. No dobra. Coś się wykombinuje. To właściwie co to jest? Niedokończony prochowiec z kaniny. Ciekawe. Dobra, wywalamy. To są... no. Moździerz jeden stoi. Moździerz jeden stoi na środku kolonii. Tylko jeden. Po co więcej, nie? Dobra, to jednak nie wygląda tak fajnie, jak bym się spodziewał. Ale dobra, niech się jest. To też nie... Ale dobra, już lepiej przynajmniej. To wygląda pięknie, tak szczerze, tak równo wieżyczki w ogóle. Dobra, mamy całą zagradę, to jest plus, ogromny plus, przewielki plus. Minus jest taki, że żadna kopalnia, żadna wiertnica nie kopie stali, bo
Nie ma prądu. No i mam taki brzydki teraz widok na wypalony teren z pułapkami. No jak totalnie jakiś ten. Jak to się nazywa? Pole bitwy? Nie. To bojowisko. Jakoś to się nazywa. Tak. Dobra, może nie gadajmy o wojnie, ale chodzi mi o to, że to jakieś tam się nazywało, kurczę. Takie miejsce. No nie poligon. Na poligonie też może nie jest tak pięknie, ale no chodzi mi o to, że no nie o poligon mi chodzi, tylko nie wiem, jakieś taką wiecie. Jest tak. No tak to wygląda w Polsce jak po wojnie. Po prostu o to mi chodzi, no. Brakuje tylko tych, jak to się nazywa. Okopów. No. Bo to są takie worki z piaskiem bardziej. Nie wiem, co, nie znam się. No reś kopią oba. Oba te. Nie no, kozacko to jest zbroje wyglądają, nie? Ja pierdzielę, dojebane. Tylko trochę jest minus taki, że w tych zbrojach to jest tak bardziej odczuć to, że ci koleni, te postacie nie mają rąk jakby, nie? Zdecydowanie, wiecie, no. Żadnej animacji tych rąk, nie? No się spoko, nie? Mi to nie przeszkadza, nie? Że nie mają. Jeśli się mają, bo muszę je operować i w ogóle, nie? O, tu w ogóle widać, że ona ma ten orbitalny obok siebie. Fajnie. Ale chodzi mi o to, że tak już w tych zbrojach tak typowo widać, że nie mają, nie? Chodzi o to, że nie mają po prostu dorysowanych, ale mają w ręce, nie? No to się nie martwcie, widzowie. Dobra, płot jest zrobiony, to wieżyczka siądzie, jak tam Superstar 509. No nie jest pięknie, nie? Cudownie nie jest na pewno. Jeszcze nie. Ja bym... Jakbyśmy mieli tak 700 stali, nie? To bym... No nie wiem. Kurde no. Bo trzeba mieć zapas też tego... Zapas też tych... No, jak to się nazywa? Zapas... super stali. Na to jakby było, a to jest w porządku, jakby były ataki właśnie i znowu trzeba było dobudowywać wieżyczki, nie? Tym razem zaatakowała nas natura XD. Albo skit dopiero zaczął tak napierdzielać jak z premedytacją, nie? Normalnie tutaj zaczął napierdalać jeden za drugim, jep. Najpierw ta wieżyczka oberwała, nie? To było XD, tak szczerze. I w ogóle zupełnie inna wieżyczka została zniszczona, się okazało. Nieźle. No. Całkiem niezłe to było. Okej, okay, kopię stal. Sięga tak dotąd i tu. A tego nie wykopię. Może z drugiej strony jakbym go postawił, ale wolę chyba... Baciurę zrobię z tym po prostu. Dobra, jak czasem ten nowy, bo to tak śmiesznie wyszło. Dwa razy zbudowałem to samo. No za 7 minut powinienem kończyć odcinek. Tamten był tam 4 minuty za długi, ten może być trochę 7 minut za krótki teoretycznie. Bo takie pół godziny się staram robić od domowej gierki, dlatego były poprzednie odcineczki, to były takie jakieś szybkie... Co to zdanie? A co mnie to wchodzi? Dobra. Bo tu wygasało akurat. Jak to się nazywa? O, zimno jest tutaj już. Dobra, to wyjebano. Chodzi mi o to, że ten, że nie było odcineczku, bo do Rimu dosyć trzeba przysiąść fajnie, nie? Zagrać coś fajnego, się ma wydarzyć i tak dalej, nie? Trochę czasu tam więcej bym chciał nagrania, wiecie, a te poprzednie to tam z Brohali, czy tam z GTA 5, to były takie na szybko sobie zrobić zapasik jakiś czy coś, wiecie, nie? Właśnie, jak nie będę miał czasu na takiego Rimworlda, nie? I tak na... zostało nam tylko zbudowanie tego i tam ileś dni przetrwać fal, więc zostały nam tak naprawdę max 4 odcinki. Nawet nie. Bo to powiedzmy, że jeden odcinek byśmy to budowali, dwa byśmy się bronili. Nie wiem, w ostatnim odlatujemy, nie? Coś takiego. No. Więc tak to jest troszeczkę, nie? Trochę już się nam kończy seria. Moje plany na dalej, co robić, bo w sumie... Tak naprawdę Rimur to jest moja jedyna stała seria na kanale. Więc jeżeli Rimur to jest jedyna moja stała seria na kanale, to no jak się skończy, to nie będę miał stałej serii, nie? Bo tak naprawdę tak kiedyś nagrywałem tak stale GTA, ale GTA stale nagrywać jest trochę ciężej niż nagrywać
Rimworda generalnie, bo Rimworda się odpala i się chodzi o to, że grać w tę grę, nie? A w kino, jak w każdym niby, nie? Ale chodzi o to, że w GTA się nagrywam jakieś tuningi albo jakiś tryb jakiś był fajny na raz, dwa. No tylko, że tak, że w GTA to musisz mieć randomów chociaż, żeby grali, nie? Bo często jest tak, że się siedzi 20-30 minut na lobby w GTA 5 i żaden random nie przyjdzie na żaden wyścig, jaki by się chciał nagrać, jakiś tam wyścig, tryb, nie? Dla widzów i to raczej tylko wtedy nagrywam takie tryby, jak są jakieś fajne na razy dwa. Jak są, wiecie, tam po prostu premiowane te tryby. No i wtedy się tak nagrywało, plus jeszcze tuningi, nie? No i siłą rzeczy te tuningi, jak się nagrywało, to po pierwsze trzeba było mieć jakieś auto do sningowania sensowne, jakiś pomysł na tuning jakiejś fury. No i trzeba było mieć kasę na tą furę, więc trzeba było między odcinkami na zarabiać, nie? A tutaj z Rimworldem jest tak, że się po prostu go odpala, w ogóle zamiast grać teraz to bardziej gadam o nagrywaniu, nie? Nie wiem, ja tak czasem mam, że lubię gadać o, nie wiem, o kanale X, tak o, albo o różnych dziwnych rzeczach w sumie, nie tylko kanale Biskitu. No, jest tak trochę ze mną, że tak lubię sobie pogadać. Czy w ogóle krew? Skąd to się wzięło? Kogut, a, spoko i popiół, no okej. Że ten kabel przetrwał, nie? Jedyna rzecz, która w sumie nie musiała. No, pułapki odbudowali, spoko, 15 minut robiłem cały czas to na odcinek, nie? Po to, żeby potem to ratować i zbudować to jeszcze raz 15 minut. Zajebiście odcinek, nie? To się nazywa to. To jest to. Tak jest. Przyszedł nam rzeździernik, więc zimno jest. Ja tam za bardzo nie będę tych grzyników odpalał, chyba mi się nie chce. No i co? I myślę, że będę powoli kończył. No i jeżeli chodzi właśnie do kończając seriami, myślę, że zacznę coś znowu z Rimworlda, jakąś inną serię, coś z innej beczki, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, może w górach się osiedlimy, coś, może być Rimworld, bo to jest jedna z moich ulubionych gier, jakie nagrywałem, w sumie jak nie najlepsza gra, którą nagrywałem, bez kitu, jak też najbardziej po prostu lubiana seria na moim kanale, więc nie wiem, raczej jak się nagrywać. Plus jeszcze ten. No plus jeszcze nie mam za bardzo nic innego, nie nagrywek. Mogę zacząć jakąś fabularną gierkę, ale to mogę zacząć razem z Rimworldem, nie? To nie ma problemu. Mogę też nagrywać. Mogę mieć kilka serii na raz, to nie jest problem. Tylko że rzadziej w tej się odcinki później gier pojawiają. Ale serię można mieć, serii może mieć kilka. W każdym razie. Myślałem o jakimś modem w Rimworldzie, nie wiem, może jakiś DLC kupię do tej gry, bo też są ciekawe, bo teraz gram na totalnie podstawce, podstawowy tryb, po prostu uciec z planety, nie? Jest jeszcze różnych scenariuszy kilka, więc coś może by tam wykminić, może jakieś zagrać, kurde, bez zapisów challenge, nie? Bo coś się obczaj, nie? Aha, fajny koniec odcinka, nie? Przejść do lokacji. Statek Bessie. Dobra, to ja zatrzymuję w tym momencie, bo w następnym odcinku od razu będziemy musieli się nim zająć, więc nie można tracić czasu na to, bo to jest naprawdę masakryczne, maszyna masakryczna, a jak tam w ogóle zdrowie to jeszcze jest gidio, to weź więzień, weź go po prostu wypuść. Dobra, wypuszczam go i tyle. I mam nadzieję, że wam się podobało, się cześć do następnego, papa, zdrówka wszystkim, Eluwina, hej!